wszystko jest takie proste, przynajmniej dla nas. Dla was to może być kompletna abstrakcja. Proste, czyli co? Cierpienie jest proste. Wciąganie proszków jest proste. Wystarczy usiąść i wziąć. Umieranie jest proste. Wystarczy się położyć i umrzeć. Czyli życie jest trudne. Tak. Życie jest najtrudniejsze ze wszystkich rzeczy, które można sobie wyobrazić. Najtrudniejsze. Tu się zaczęła twoja przygoda? Tak, tu mnie zaprowadziła moja była przyjaciółka. Ponieważ obie potrzebowałyśmy bliskości osób starszych, między innymi, a tutaj się takie zbierały. Chcesz powiedzieć, że to jest takie miejsce, gdzie młode dziewczyny są łowione przez starszych facetów? Tak, łowione to może za dużo powiedziane. Upijane, narkotyzowane, a potem wykorzystywane. Ale ty wiedziałaś, w co wchodzisz od razu? Nie, nie, skądże znowu? Matko, miałam 14 lat, w takim wieku się nie myśli o takich rzeczach. Dlaczego się decydujesz opowiadać o tym wszystkim z twarzą? Bo się nie boję. Wiem, że jeżeli człowiek występuje z twarzą, to ma zdecydowanie większą siłę przekazu. Żeby jak największej ilości osób po prostu pomóc, no to jest najlepsze rozwiązanie. No ale nie boisz się, że ktoś będzie mówił, o to ta, którą tam, nie wiem, gwałcili na centralnym? To są konsekwencje moich własnych czynów. A jestem osobą, która je przyjmuje. I absolutnie nie jestem tym przerażona. Jeżeli chcę pozbyć się przeszłości, to muszę do niej podejść otwarcie. A jeżeli chcę podejść do niej otwarcie, to nie mogę kryć się za blurem albo za czarną szmatką. Ja też masz mordą? Bez spokojnie. Zbuntowana nastolatka, tak to wyglądało? Zbuntowana i bez świadomości, że mogę się zwrócić do mojej mamy. Po prostu tego nie wiedziałam. Znaczy, nie wiedziałam. Nie chciałaś po prostu. Nie chciałam. Wydawało mi się, że znam jej znajomych, bo przychodzili do domu. Wydawało mi się, że mam dobre relacje z córką, bo mi opowiadała, co w szkole, gdzie była. Nawet potem okazało się, że ma drugie życie, o którym nic nie wiedziałam. Było pierwsze miejsce, gdzie wypiłam wódkę i mój pierwszy dzień na Złotej. Skąd wy mieliście pieniądze na alkohol? Nie mieliśmy, kradliśmy alkohol. Ty też kradłaś?